Witajcie! Jest teraz taki sezon grillowy i wiele osób zastanawia się, czy na przykład jedzenie z grilla jest zdrowsze niż smażone albo gotowane i czy rzeczywiście warto grillować. Moi drodzy, przede wszystkim zwróćmy uwagę na kilka istotnych kwestii. Podczas grillowania z drewna, które jest używane do grillowania, do produktów spożywczych wydostają się tak zwane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Ich ilość jest zmienna, zwykle liczona w nanogramach. Natomiast wiadomo także, że grillowanie sprzyja powstawaniu innych związków aromatycznych, tak zwanych heterocyklicznych amin aromatycznych. I na pewno wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i heterocykliczne aminy aromatyczne, takie jak na przykład pochodne chinoliny, imidazolu, chinoksaliny, są związkami mutagennymi, rakotwórczymi, dlatego że tworzą tak zwane addukty z DNA. Jeżeli organizm sobie nie poradzi z tymi adduktami, to dochodzi czasami do rozwoju choroby nowotworowej. Wiadomo, że aż ponad 90% tych wszystkich toksycznych substancji pochodzi z pożywienia, czyli nie ze spalin samochodowych, nie ze środowiska zewnętrznego, ale z pożywienia. Wiadomo także, że WWA i heterocykliczne aminy aromatyczne odznaczają się bardzo niską toksycznością ostrą i przewlekłą. To znaczy, nie obserwowano zatrucia WWA po zjedzeniu dużej ilości kiełbasy z grilla, czy produktów wędzonych, czy produktów smażonych. Ich toksyczność ostra jest praktycznie żadna. Problem polega właśnie na skutkach długofalowych, długoterminowych, na tworzeniu związków o charakterze mutagennym, czyli tak zwanych właśnie, jak wcześniej wspomniałem, adduktów DNA. Wiadomo także, że rakotwórczość tych związków jest bardzo różna. Niektóre z nich są bardziej rakotwórcze niż aflatoksyny. Znacznie bardziej są rakotwórcze te związki heterocykliczne, które zawierają w swoich pierścieniach atomy azotu, ale także niektóre inne podstawniki, jak na przykład grupy metylowe i etylowe. Ale dla pocieszenia powiem Wam, że te związki wchłaniają się słabiej. Natomiast zdecydowanie lepiej wchłaniają się związki o prostszej budowie, które są zwykle częściej mniej rakotwórcze. Ale warto także zwrócić uwagę, że jako związki rozpuszczalne w tłuszczach, które znajdują się właśnie w takim grillowanym jedzeniu, niestety mogą wchłaniać się lepiej ze względu właśnie na jednoczesną obecność tłuszczu, który nasila wchłanianie tych związków, bo jak wspomnimy z lekcji biologii, błony komórkowe mają charakter zwłaszcza lipidowy, takiej półpłynnej mozaiki, gdzie substancje o charakterze lipidowym wchłaniają się zdecydowanie lepiej niż substancje o charakterze polarnym. W związku z tym jest to jedno z potencjalnych zagrożeń z takiego grillowanego jedzenia, że ono może działać rakotwórczo i mutagennie. Wiadomo także, że pod wpływem wysokiej temperatury z grilla powstają inne ciekawe związki, tak zwane zasady Schiffa w wyniku przegrupowania Amadori. Mianowicie grupy karbonylowe pochodzące z cukrów, które praktycznie znajdują się w każdym pożywieniu, reagują z grupami aminowymi białek, aminokwasów i peptydów, tworząc tak zwane zasady Schiffa. I są to tak zwane premelanoidyny albo melanoidyny, które wchłaniają się do naszego organizmu, na przykład karboksymetylolizyna, karboksymetyloetylolizyna, pentozydyna i odkładają się w tkankach, przyspieszając proces starzenia. One fluoryzują i to wykorzystano do określania tak zwanego wieku biologicznego. Może spotkaliście się z takim czymś, że ktoś przykłada jakiś aparat do nadgarstka, mierzy fluorescencję, określa nasz wiek biologiczny, okazuje się, że jesteśmy starsi niż to wynikałoby z wieku kalendarzowego. Dlatego, że nagromadziło się w naszym organizmie dużo tych związków, tak zwanych właśnie produktów reakcji Schiffa, czyli kondensacji cukrów z białkami, które powstają podczas smażenia i grillowania. I te produkty odpowiadają m.in. za procesy starzenia organizmu. Czyli jedzenie na przykład z grilla, czy inne jedzenie smażone może przyspieszać procesy starzenia się organizmu. Wiadomo także, to jest akurat zaleta, że podczas grillowania zmniejsza się ilość tłuszczu w pożywieniu. Jest to zaleta w stosunku do jedzenia smażonego, gdzie dodajemy dodatkową porcję tłuszczu. W związku z tym, pod tym względem, jedzenie z grilla może być nieco zdrowsze. Ale ten tłuszcz zawsze jednak tam zostaje. Tłuszcz pod wpływem wysokiej temperatury zmienia barwę, zwłaszcza oleje roślinne, ale także na przykład tłuszcze
Niektóre tłuszcze zwierzęce, zawierające kwasy tłuszczowe nienasycone, ponieważ one też występują w tłuszczach zwierzęcych, zmieniają barwę z żółtawej na pomarańczową albo taką brązową pod wpływem procesów peroksydacji, utleniania z powietrza i pod wpływem wysokiej temperatury tworzą się ponadtlenki, nadtlenki i epoksydy również o działaniu potencjalnie mutageny, ponieważ są to silne utleniacze. Dlatego jeżeli spożywamy taki produkt z grilla, warto na przykład zwiększyć podaż witaminy C albo korzystne jest podawanie takich produktów z większą ilością na przykład surówki czy sałatki jakiejś, która zawiera bogactwo witamin czy składników mineralnych, które nieco niwelują wpływ tych niekorzystnych składników. Wiadomo także, że używanie z produktów, które były wcześniej marynowane, na przykład w occie jabłkowym czy w kwasie cytrynowym, polewane cytryną, otaczane ziołami takimi jak na przykład tymianek, imbir, kurkuma, zmniejsza ilość powstających szkodliwych substancji, związków organicznych w postaci amin heterocyklicznych i właśnie nadtlenków i ponadtlenków nawet o 30-40%. W związku z tym korzystne jest dodawanie rzeczywiście przypraw, czy na przykład wcześniejsze przygotowanie takiej potrawy do grilla. Jeszcze jedna uwaga. W wielu produktach mięsnych, bo to mięso głównie jest używane do grillowania, znajdują się sole sodowe i potasowe kwasów azotowych, m.in. azotan 5 sodu lub potasu i azotan 3 sodu i potasu. Te związki wchodzą w reakcję z grupami aminowymi białek i tworzą tak zwane nitrozoaminy. Nitrozoaminy są związkami rakotwórczymi. W związku z tym taka moja uwaga. Jeżeli kupujemy kiełbasę paczkowaną, to zwracajmy uwagę na skład, czy tam nie ma saletry, azotanów lub azotynów sodu lub potasu. Jeżeli kupujemy kiełbasę, która na przykład nie zawiera tych produktów, to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Jeżeli już ta kiełbasa zawiera azotyny i azotany, to lepiej ją wcześniej obgotować, a dopiero później wrzucić na grilla, ponieważ pod wpływem gotowania większość z tych azotanów i azotynów przechodzi do wody, ponieważ są to bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie sole kwasu azotowego. Po co są one tam w ogóle dodawane? Bo działają bakteriostatycznie, przeciwgrzybiczo, ale również dlatego, że reagując z hemoglobiną zawartą we krwi, która znajduje się w mięsie, tworzą taki różowy albo nawet czerwony chromogen. W związku z tym mięso ładnie wygląda. Mięso ładnie wygląda, ale nie dlatego, że jest świeże, tylko dlatego, że zawiera właśnie produkt kondensacji związków kwasu azotowego właśnie z hemoglobiną. Moi drodzy, podsumowując, jedzenie z grilla może być zdrowsze od smażonego pod tym względem, że zawiera mniej tłuszczu. Niestety zawiera więcej toksycznych, policyklicznych amin aromatycznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Podczas grillowania warto otaczać jedzenie folią aluminiową, która zabezpiecza przed tym dymem, a jednocześnie zapobiega skapywaniu tłuszczu, z którego dostają się właśnie działające niekorzystnie na nasz organizm epoksydy, ponadtlenki i tlenki. Warto wcześniej właśnie jedzenie, które dajemy na grilla, wcześniej przygotować, na przykład obgotować w wodzie lub zabezpieczyć odpowiednimi przyprawami takimi jak kurkuma, tymianek czy na przykład sok z cytryny, ponieważ wtedy ilość tych związków trujących, która powstaje, jest dużo niższa. To wszystko na ten temat. Pozdrawiam Was.